Amandy! Nic ci nie jest? Tak, mam się super. A ty? Do wesela się zagoi. Dobra. Chyba ich zgubiliśmy. Nie powinienem był cię wciągać w tę awanturę. Nie zrobiłeś tego. Sama tu przyszłam. Nie. Mam na myśli, no wiesz, całą resztę. Wiedzieliśmy, jaka jest stawka. Dobra, to co robimy? Pójdę po nią. No oczywiście, normalka. Ruszaj, rycerzu. Czekaj, Flynn mówił coś o pociągu. Co oznacza, że mogli ją zabrać na stację kolejową tutaj. To powinno być w tę stronę. Za tamtą wieżą ciśnień. Nate, ona trzymała nas na muszce. Wiem. Miała zamiar pociągnąć za spust. Oni ją po prostu uprzedzili. To skomplikowane. Nie wątpię. Flynn wiedział, że była ze mną. Wiesz, co się stanie, jeżeli Lazarewicz dowie się, że ich wykiwała? Tak, widziałam jego rękodzieła. Więc rozumiesz, że nie mam wielkiego wyboru. Honor wśród złodziei? Coś w tym stylu. Naprawdę mam nadzieję, że wiesz, co robisz. Nie mam zielonego pojęcia. Dobrze wiedzieć, że pewne rzeczy się nie zmieniają. Dobra, ruszajmy. Co? O nie, nie, nie. Nie pójdziesz ze mną. Nate. Zamknij się. Dobrze? Musimy złapać pociąg. Tam jest wieża ciśnień. Tuż za tobą. No to w trochę. Czekaj tu. Są wszędzie, uważaj. Zawsze. Muszę znaleźć broń. O, znaleźliście coś? No, teraz lepiej. Jeden z głowy, jeszcze tylko stół. Przydałaby się wybuchająca beczka. Znaleźliście coś? Tu nic nie ma. Tam nie wejdę. Z góry też nikogo nie załatwimy. To niestety nie Batman. Aczkolwiek póki co akcja na cichacza całkiem nieźle nam poszła. Ten się tutaj jak zwykle zbuntował, ale... Jest czysto. Te opancerzone przygłupy tak mają. Musimy się tam dostać. Zrobiłem wrażenie, załatwiając ich wszystkich? Wrażenie nie jest tu chyba odpowiednim słowem. Widzisz coś? Tam jest drabinka, ale do niej nie dosięgnę. Dobra, poczekaj moment. Okej. Jak się tam dostaniesz, zepnij ją do mnie.
bardzo. Dziękuję, pięknie. Zobacz, co znalazłam. No proszę. Na co ja liczyłem, że będzie coś u góry? Co się stało? Zamknięte? O, zamknięte. Wiesz co? Pewnie są zablokowane z drugiej strony. Lata spędzone w cyrku wreszcie się przydały. Bardzo śmieszne. Odblokuję je. Może i jestem pomysł. Z cyrku, ale to ty jesteś za kratami. Cofnij się. No prawie. Proszę bardzo. Spróbuj teraz. Dobra. Jestem pod wrażeniem. O nie, no ba. Mamy towarzystwo. Są tam po lewej. Są tam po prawej. Z lewej, z prawej są wszędzie. Z ust mi to wyjąłeś. No. Więcej się podkrada! Mam ich, to chyba wszyscy! Sam sobie... Popatrz do tyłu! Nie poddają się! Lecimy. Było ciekawie. Nieźle jak na przestarzały model. Czekałam na to. Nie lubię być otoczony. Przestarzały model. Jesteśmy przy wieży ciśnień. Dobra, udało się. Nie wychylaj się. Powiedz, że masz plan B. Pracuję nad nim. Tam jest. Mają Flynn. Wahasz się? Nie. Okej. Okay. Wkrótce ruszają, więc musimy się pośpieszyć. Zejdę tam sam, okej? Okay? Nate! Zaraz, posłuchaj, nigdy mnie nie słuchasz. W międzyczasie pójdziesz tam i zwędzisz dla nas jedną z tych pięknych... Terenówek. Będziesz kierowcą. Ja się zakradnę, zabiorę Chloe, a ty zjawisz się tu... W samochodzie. Nie ma sprawy. Kumasz? Kumam. Idź! W porządku? Tak. No, uwielbiam zapach bocznic o poranku. Dobra, wystarczy. Dobra.
No cóż, powiedzmy, że to brzmiało jak plan. Powiedzmy, bo w tych planach zawsze jest jakaś luka, która powoduje, że wszystko bierze w łeb i... Spróbujmy się przyjrzeć. Jakby to delikatnie powiedzieć... Cały misterny plan poszedł. Spokojnie. Jakoś tędy. Ty chyba zwariowałeś. Nie myślałem tego! Brawo, Nate. Ta, na bank nikt tego nie słyszał. Przez was na pociąg dupki! To koniec, Drake! To nie sądzę! Tyle. O fuck. Dobra, tego mi trzeba. Głupi i głupi. Zresztą podjechał, jest w Nikloe, a Elena przepadła bez śladu. Tak, gaz dodę. Co? Muszę się dostać do pociągu. Zwariowałeś? Podjedź bliżej, żebym mógł wskoczyć. Mam odpowiedź na swoje pytanie. Gazu! No, to jak chcesz wyciągnąć ją z pędzącego pociągu? Nie planowałem z takim wyprzedzeniem. Pewnie, że nie. Dobra. Dobra, przygotuj się. Uważaj. Poczekaj, jeszcze chwila. Właśnie. Teraz! Skacz! Jedzie pociąg z daleka. No dobra. Czy my tutaj coś znajdziemy ciekawego? Chloe jest w wagonie.
póki co nie. No dobra. Mamy broń. Aczkolwiek. Postaram się pozałatwiać ich cichutko, przynajmniej tych, których się da. Wiadomo, nie liczcie na to, że ze wszystkimi mi się tak uda. Sobie na głowę ściągnąłem. Dobra, jakoś się udało, aczkolwiek nie przewidziałem tego, że ten drugi wyskoczy nam na głowę. No dobra, zawsze mogło być gorzej. Strzelbę. Chociaż karabin jednak tu się chyba nam bardziej przyda. Cholera! Muszę znaleźć inną drogę. No jak nie drzwiami, to oknem. Drake, co ty robisz u diabła? Dzień dobry. No, Drake! Matko bosko jedyno. Można ich olać i pójść górą. Można też ich zabić. Eksterminacja, suki kot. I po co, ja się pytam? A ja was chciałem oszczędzić, głupę. Drake, rozmawialiśmy już o tym. Kurczę, to są te nieszczęsne semafory. Można nieźle w łeb oberwać. O właśnie, tak jak ten pan. Przed chwilą. Uwaga! Czołg? Czego im potrzebny czołg? Nam potrzebny jest czołg. Ja bym go chętnie przytulił. Wsiadłbym do niego i ruszył siną dalej. Raz, dwa. No dobra. Grunt tu się śpieszyć powoli. Raz, dwa. Przyznam się szczerze, że akurat ten etap nie należy do moich ulubionych. Mikro Uzi.
to za dźwięk? No jak myślisz? Muszę stąd wysiadać. Siatki nie ogarniają, no. Oj. Nie daje za wygraną. Z czego ty się cieszysz? Może nas nie zauważyli. Widzę go! A tu pindole. Przestań. I na co wam to było? Zamiast odpuścić, to nie. Drake, miałeś skoczyć. Cholera.
Muszę znaleźć inne. Przestań się wygłupiać. No tak, przed chwilą sprawdzałem, nikogo tam nie było. Gra mnie ewidentnie nie lubi. Pociąg jedzie i jedzie! Załatwić go! No nie, znów ten mutant. Papa. Przyślijcie śmigłowiec. Znowu śmigłowiec. Cholera, znowu ty. Czerpię śmigłowców. Ja lubię, tylko w momencie, gdy nie strzelają do mnie. Gwałt się gwałtem odciska! No jeszcze z rakiet strzelali nas. Co za bezczelny dziad. Dobrze, że tu przyładowywać nie trzeba. Miłego spadania, dupku! Ale mam go bądź! To by było na tyle. Plo nie może być za daleko. Przede mnie nie przejdzie. Teraz przejdę przez ciebie. Chcesz trochę? Tylko na tyle cię stać.
moje, frajerze. Uratowałeś tyłek. Nic ci nie jest. Wysiadaj z pociągu, Nate. O czym ty mówisz? Masz pojęcie, przez co przeszedłem? Nie prosiłam, żebyś zgrywał bohatera. Chloe, przestań, nie mamy na to czasu. Owszem, więc wysiadaj z pociągu, dopóki jeszcze możesz. Mam cię zostawić z nimi? Dokonałeś wyboru, Nate. A czego niby oczekiwałaś? Jak to czego? Że będziesz mnie osłaniał. I tak było! Jak mogłeś mnie bronić, targając dwie osoby? Dobra, powodzenia z Flynnem. Pasujecie do siebie. Naprawdę nie mogę żyć! Nie wiesz, kiedy dać sobie spokój. I co? Żadnych kąśliwych uwag? Nic mądrego do powiedzenia? O nie, tym razem nie! Stój! Wypuść go! Nie. Zakończcie jego cierpienia!